Witam po dłuższej przerwie. No, przerwa była spowodowana prywatnymi sprawami. Teraz, wracając do naszego kursu, postanowiłem nagrać dwie ostatnie lekcje. Skończymy na Terraformie i to chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o kurs. No, szykują się zmiany, kurs będzie kontynuowany, czy tam robiony od początku, ale już w języku angielskim ze względu na to, że no, coś się tam pozmieniało. Także to, co wam nagram teraz, tego Terraforma, to w sumie zakończy takie podstawy DevOpsa i no, pozwoli wam zapoznać się z tym, co to jest DevOps. Będziecie mieć fajną wiedzę wstępną, także spokojnie, jak będziecie chcieli pogrążyć temat dalej i porozwijać to, co wam przedstawiłem w kursie, na pewno znajdziecie robotę na juniora bezproblemowo. Dobra, przechodząc do kursu, co będziemy robić? Pokażę wam takie proste przykłady w Terraformie, jak zrobić jakiś resource, a później jak z tego resource'a zrobić moduł. No oczywiście moduły są gotowe, to jest skończone. Tam trochę się to rozwija, ale Terraform się słabo rozwija ogólnie i no zależy jak to na to patrzy, tak? Jak dla mnie Terraform jest skończony, rozwija się w takim miejscu, że jak Azure, czy tam AWS, czy GPC, czy inny cloud zmienia swoje API, wtedy i Terraform ewoluuje. Na chwilę obecną, no, te główne moduły dla compute i tak dalej, to jest skończone, także można sobie wyszukać, znaleźć gotowe i tylko użyć. Ale żebyście wiedzieli, jak to się tworzy, to wam pokażę. Także przechodzimy do. To tyle było wstępu. Przechodzimy teraz do katalogu. To było. Zrobimy sobie chyba szkolenia. Materiały. To dziesiąty bodajże. No i jest Terraform. Nie mam nic tutaj napisane jeszcze. To wam szybko pokażę. Głównym plikiem, w którym się pisze Terraforma jest main.tf, jest czytany jako pierwszy. No i co? I dodamy sobie taki przykład. Subnetu. Co trzeba, żeby zrobić subnet, to pewnie wiecie z poprzednich ażurowych tematów. Potrzebny nam jest Virtual Network i Virtual Network i Resource Group. No i subnet tworzymy w Virtual Network. To jest taki gotowy przykład ze strony Terraforma, to sobie możecie go znaleźć. Co nam się tu tworzy? Tworzy nam się resource group. Jak widzicie, resource. Mówimy, że tworzymy resource, który się nazywa Azure RM Resource Group. Co to jest to Azure RM, to powiem wam zaraz. Tutaj jest nazwa tego resource'a w Terraformie. Jak on się będzie nazywał w Terraformie? I nazwa, która będzie reprezentowana w Azurze i jaka lokalizacja jest wybrana. Następny resource, który tworzymy, to jest Azure Virtual Network. Tutaj też będzie to się nazywało example, czyli będzie się nazywało Azure RM Virtual Network.example. Tak będzie się to nazywało. Zaraz zobaczycie, jak zrobimy plan. Nazwa. Jaki będzie adres space virtual networku, jaka jest lokalizacja. Lokalizacja jest wzięta z outputu resource i
resource subnet, tak samo, tutaj nazwa i też lokalizacja i virtual network name też jest wzięta już tutaj z resource virtual network. Jak widzicie, Azure virtual network.example.name. Example name. No i tutaj jest jeszcze tam jakiś service delegation. Tutaj jest pokazane przykładowo, że można dołączyć sobie join action, jakiś tam container instance, container groups. Jest jakiś tam serwis, czyli delegowany serwis jest. No dobra. Jest taki stworzony przykładzik. Zrobimy Terraform. Pójdziemy sobie do dev. Main. Tak. I zrobimy sobie, oczywiście do dev, zrobimy sobie terraform init. To jest, inicjujemy nasz kod. Jest już bardzo ładnie. No i robimy terraform plan. No i nam pokaże, co się stanie. No jak widzicie, wyskoczył nam błąd. Invalid provider configuration. To się wszystko zgadza. Jest to. Chciałem wam pokazać ten błąd. Provider mam gotowy. I to jest taki pliczek, który się nazywa provider TF. No i teraz go mamy tutaj. I teraz sobie go zrobimy provider TF. Wszystkie pliki w Terraformie mają zakończenie TF. Te pliki główne, czyli nasze moduły, resursy mają rozszerzenie TF, variables też, czyli definicje, w których coś definiujemy, a w których ustawiamy zmienne, to mają rozszerzenie Terraform TF vars. I to jest już tam, gdzie ustawiamy zmienne, czyli na przykład variables dot tf, to tam definiujemy zmienne, a w pliku variables dot tf vars podstawiamy pod te zmienne już wartości. No i dobra, co mamy w providerze? Provider to jest taki definicja pluginów, można powiedzieć, bo każdy ten moduł, ten Azure RM na przykład, to jest taki plugin, który jest stworzony przez Terraforma i oni tam w tym zawierają instrukcje do API, do Azura. Tak samo jest provider do AWS-a, do GPC, są providery jakieś lokalne, są providery do Ansible'a i tak dalej, i tak dalej. Tego jest tam dużo, co Terraform robi. I jest sobie taki providerek, który nam opisuje, jaki to jest source. Source jest HashiCorp, czyli napisane przez HashiCorp, i to jest Azure RM. I jaka jest wersja? No tutaj ustawiamy wersję 3.0. Trzeba sprawdzać, jakie są wersje już nowsze, no bo niektóre resursy są, no niestety wymagają upgrade'u tego providera ze względu na to, że Azure coś tam zmienił w swoim API. No i dobra, tutaj jeszcze futures nie są włączone, no dobra, ale jest. No i teraz zrobimy sobie jeszcze raz init, czyli inicjujemy naszą konfigurację. No i mamy file to query available provider package. Could not retrieve the list of variables version for locked provider. Blah, blah, does not match. Must use Terraform init upgrade allow section of new version. No to robimy. Czyli jak widzicie, mam niekompatybilnego Terraforma. OK, zrobiliśmy upgrade'ik i jest. Czyli jest wersja 105 już, tak? A ja mam wersję 100. A ja mam wersję 3.0.
To, co możemy zrobić. To sobie zrobimy. To jest 105, dobra. No widzicie, dawno providera tworzyłem. 105, dobra. I zrobimy sobie jeszcze raz. No i już będziemy w tej ostatniej wersji działać sobie. Tej najnowszej. No jest pięknie. No teraz możemy zrobić terraform plan. Czy zadziała, czy nie zadziała? I nie zadziała. Dlaczego nie zadziała? Bo nie mamy czegoś takiego jak Azure CLI Authorizer, czyli AZ login nie było zrobione, tak? No, nie było to zrobione. Można to zrobić w dwojaki sposób. Albo robimy AZ login. Tak sobie zrobimy AZ login. Jest jeszcze metoda z użyciem Service Principle. To sobie możecie poczytać o tym, jak użyć Service Principle do zdefiniowania tutaj. Ale ja zrobię AZ login i zrobimy Use Device Code. I minus T to jest tenant. Mój tenant to jest fortisit.pl. Nie wiem, czy rozpozna, czy muszę mu podać. Zaraz zobaczymy, czy rozpozna po domenie, czy będę musiał podać ID. Zobaczymy. Tutaj się jeszcze muszę zautentykować, bo mam multifactor authentication włączone na domenie. Jeszcze chwileczkę, no może to troszkę długo ten odcinek potrwa, ale zobaczymy. Najwyżej podzielę na więcej. Dobra, weryfikujemy i zobaczymy, czy mi się uda. No dobra, wygląda, że jest. No dobra, wygląda, że jest. I teraz robimy Terraform plan. No i co nam pokaże tutaj? Albo działa, albo nie działa. No i coś nam wisi ten Terraform. Coś się pozmieniało teraz. Ja tu Ażura mam całkowicie czystego. No i coś się dzieje, panowie i panie. No dobra, ja tutaj zatrzymam i wrócę już jak wyskoczy błąd, bo to może chwilę potrwać, nie ma sensu was trzymać, tak? No i się odblokowało. Nie mam pojęcia, dlaczego to tak długo trwało. No ale coś tam na Azurze widocznie. Co nam tutaj mówi ten plan? Mówi nam tyle, że ten plusik to znaczy create. Co nam się stworzy? Stworzy nam się resource group, stworzy nam się subnet i stworzy nam się virtual network. Oczywiście w innym pierwszy stworzy nam się resource group, później virtual network, a później subnet w środku.
Tutaj mamy jeszcze takie informacje, że mamy 3 do dodania, 0 do zmiany i 0 do usunięcia. Nie daliśmy opcji out, czyli ten nasz plan nie zapisał się do pliku. Jeżeli byśmy zrobili jakieś zmiany, to znowu trzeba zrobić plan, żeby sprawdzić, co tam wyszło, nie? No dobra, ale nie będziemy nic zmieniać, robimy terraform apply. A można też sobie zrobić outa do pliku. Tu jest jeszcze raz, pokazuje nam, co się zrobi. Zrobimy yes. I tak, to znowu potrwa, ale to wam poopowiadam teraz. Jak zrobimy sobie tego outa, to możemy później ten plik zrzutowy wykorzystać do tego, żeby zrobić apply'a i wtedy nam się utworzy to, co mamy w tym pliku w planie. No i dobra, co się zrobiło? Apply complete. Resources stworzone. Tak, ja tutaj widzę te resources u siebie. Zaraz spróbuję wam to pokazać jakoś. Z nimi się uda. I tu zrobimy przechwytywanie. Dobra. I okej, dobra, to widzicie teraz okienko. Widzicie? Tu moja subskrypcja, ale to nieważne. Tak, zostanie usunięta. Co mamy? Stworzył nam się tutaj resource group, vnet i w środku stworzył nam się subnet. Wszystko tak, jak chcieliśmy. Widzicie? No i tak to wygląda, tak? Nie jest to ciężkie, żeby sobie popatrzeć, jakie są moduły, to sobie wejdźcie na stronę Terraforma. Poszukajcie Azure RM, co możecie zrobić z tym providerem. To tam wam pokażę wszystko. Tak, wszystko, dyski, disk pool, networking, cały networking, co możecie dodać. No widzicie, wszystko jest opisane, nie? Redisy, wszystkie SASy, pasy, Kubernetesy, wszystko jest zrobione. Także tutaj wszystkie są podpowiedzi, jak to zrobić. Podstawiacie tylko swoje dane i leci. No dobra, żeby nie przedłużać tego odcinka, to jednak widzę, że będę musiał zrobić 3 odcinki. Kolejny odcinek pokaże, jak użyć zmiennych tutaj. Wytłumaczę, jak to użyć, bo no nie macie tutaj tego pokazanego na stronie. No ale. Ale no zobaczymy. Zobaczymy. Pokażę wam, nie jest to ciężkie. O, złapiecie od razu. To by było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.